Co może wydawać się zaskakujące, lwy, tygrysy, krokodyle, a nawet rekiny nie należą do top 10 najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. Zdecydowanie większą grozę powinny budzić mniejsze organizmy, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt groźnie. Zatem, które gatunki zwierząt stanowią największe zagrożenie dla ludzkiego życia? Innymi słowy, jakie są najgroźniejsze zwierzęta żyjące na świecie? Bez zbędnego przedłużania Poznajmy 10 najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie, czyli takich, które powodują najwięcej zgonów wśród ludzi. W internecie zapewne natkniecie się na wiele różnych rankingów, które różnią się między sobą wymienionymi gatunkami zwierząt. Jest tak, ponieważ brakuje oficjalnych statystyk dotyczących zgonów spowodowanych przez poszczególne gatunki zwierząt, a po drugie, w różny sposób można oceniać to, które zwierzęta są najbardziej niebezpieczne? Te, które wywołują bezpośrednią śmierć, czy te, które przyczyniają się do chorób uważanych za śmiertelne? Wygląda jak kawałek biego, sznurka czy tasiemki, ale w praktyce jest to niebezpieczny, a przy okazji nieprzyjemny pasożyk. Tasiemce żerują na kręgowsach już od 270 milionów lat i przypuszczalnie uprzykrzały życie człowieka od pierwszych dni jego istnienia. Tasiemiec to wyjątkowo przebiegły pasożyt, który najczęściej dostaje się do organizmu wraz z jedzeniem, rzadziej piciem. Jego larwy mogą znajdować się np. w niedogotowanej wieprzowinie pochodzącej od chorej świni. Po zjedzeniu tasiemiec zagnieżdża się w ludzkim ciele i rozwija. Jeśli tasiemiec zaatakuje mózg, serce czy oko, robi się bardzo niebezpiecznie, włącznie z ryzykiem zgonu. Na świecie co roku z powodu tasiemca umiera około 2000 osób. W Polsce choroba jest bardzo rzadka. Rozpoznaje się 1 do dwóch przypadków rocznie. Dorosły tasiemiec może mieć nawet 4 metry długości. Glista to pasożyt, którego najłatwiej wprowadzić do swojego organizmu poprzez zaniedbywanie higieny osobistej. Na przykład zapominając o myciu rąk po skorzystaniu z toalety, spożywając niemyte owoce czy warzywo. Glista żyje i rozwija się w układzie pokarmowym. Powoduje chorobę zwaną glistnicą. Jest to najczęstsza choroba pasożytnicza układu pokarmowego, na którą może cierpieć nawet miliard osób na całym świecie. Glista przypomina trochę dżownicę, a dorosłe osobniki osiągają do 40 cm długości. Cykl rozwojowy glisty jest niesamowicie złożony. Dorosłe osobniki bytują w jelicie cienkim, gdzie każdego dnia składają do 200 tysięcy jaj. Jaja wydostają się z ciała żywiciela wraz z kałem, a po kilku tygodniach rozwijają się w larwy. Jeżeli tylko nadarzy się okazja, np. zjemy nieumyte jabłko, na które przeszły wspomniane larwy, glista zdobywa nowego żywiciela. Wraz z pokarmem przedostają się do jelita cienkiego, skąd przenikają do krwioobiegu i wędrują po całym organizmie. Zagnieżdżają się w pęcherzykach płucnych, gdzie mają swobodny dostęp do tlenu i rosną. Następnie przedostają się do krtani, a połknięte trafiają z powrotem do jelita, gdzie finalnie dorastają i zaczynają rozmnażanie. Zdarza się, że glisty zagnieżdżają się w oku, mózgu, sercu czy wątrobie. Podobnie jak tasiemce, glisty odpowiadają za około 2000 zgonów rocznie. Skorpiony to najstarsze pajęczaki, które wyszły na ląd już 420 milionów lat temu i w praktycznie niezmienionej formie przetrwały do dziś. Istnieje wiele gatunków, od małych skorpionów mających po kilka milimetrów po skorpiona cesarskiego, który może mieć ponad 20 cm długości. Skorpiony posiadają dwoje oczy z przodu i od 2 do 5 par oczu po bokach głowy. Mimo to nie widzą zbyt dobrze i muszą polegać na doskonałym słuchu oraz dotyku. Skorpion posiada cztery odnóża plus szczypce, które służą do atakowania i zdobywania pożywienia, jednak najgroźniejszą bronią jest kolec jadowy umieszczony na końcu ogona. Z 1500 gatunków skorpionów tylko 20 jest zagrożeniem dla człowieka. Jad skorpiona wpływa na układ nerwowy, może powodować drgawki, zaburzenia pracy serca, problemy z oddychaniem. Dla ponad 3000 osób rocznie ukąszenie przez skorpiona, jest niestety śmiertelny. Trzeba przyznać, że obecność ślimaków na siódmym miejscu najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie może nieco zaskakiwać, ale już tłumaczymy o co chodzi. Niektóre ślimaki, zamieszkujące Azję i Afrykę, przenoszą pasożyty powodujące chorobę znaną jako schistosomatoza. Szacuje się, że cierpi na nią ponad 250 milionów ludzi na całym świecie. Do zakażenia dochodzi niezwykle łatwo. Zazwyczaj wystarczy kontakt z wodą, w której znajdują się wspomniane pasożyty. Potrafią przenikać przez skórę, dzięki czemu przedostają się do krwioobiegu. Zagnieżdżają się w różnych częściach ciała, powodując m.in. anemię, zmęczenie, a nawet śmierć. Szacuje się, że rocznie pasożyty te odpowiadają za około 10 tysięcy zgonów rocznie. Zajadkowate to owady występujące głównie w strefie tropikalnej. I wyróżnić można ponad 7 tysięcy gatunków, spośród których część jest tak zwanym wektorem chorób. Znaczy to mniej więcej tyle, że owady te przenoszą pasożyty wywołujące różne choroby. Poza tym, że zajadkowate mogą beleśnie urządlić, przenoszą również pasożyty wywołujące m.in. chorobę Hagasa. Cierpi na nią około 6 milionów osób na całym świecie. Pasożyt jest wyjątkowo zdradliwy, potrafi hibernować w ciele człowieka nawet kilkadziesiąt lat. W skrajnych przypadkach rozwój choroby powoduje uszkodzenie kluczowych narządów człowieka, a w efekcie wyniszczenie organizmu. Co roku z tego powodu notuje się około 10 tysięcy zgonów na całym świecie. Mucha CC to kolejny w tym zestawieniu owad przenoszący groźne pasożyty. Można ją spotkać w Afryce na południe od Sahary. Sama mucha nie byłaby zbyt groźna, może urządlić, wyssać trochę krwi. Jednak prawdziwym zagrożeniem są przenoszone przez nią świdrowce. Są to pasożyty, które szczególnie upodobały sobie krew oraz płyn rdzeniowo-mózgowy ludzi i zwierząt. Jego obecność może doprowadzić do tzw. śpiączki afrykańskiej, czyli skrajnego wyczerpania organizmu. Osoba chora jest na tyle słaba, że przez większość czasu śpi. Brak podjęcia leczenia powoduje śmierć w ciągu kilku tygodni. Ponad 80% wszystkich przypadków śpiączki afrykańskiej odnotowuje się w Demokratycznej Republice Kongo. W XX wieku wybuchły tam dwie wielkie epidemie tej choroby, w wyniku których zmarło ponad ćwierć miliona ludzi. Obecnie mucha CC nie bezpośrednio odpowiada za śmierć ponad 12 tysięcy ludzi rocznie. Zapomnijmy na chwilę o owadach i ślimakach, w końcu zwierzę, które już samo w sobie może wywoływać grozę. Co prawda ostre zęby i pazury wyglądają groźnie, to nie one są realnym zagrożeniem, a roznoszony przez psy wirus. Psy odpowiadają za około 35 tysięcy zgonów rocznie. Główną przyczyną nie jest bezpośredni atak, choć takie sytuacje się zdarzają. Zdecydowanie większym zagrożeniem jest wścieklizna, przenoszona głównie przez zdziczałe i bezpańskie psy. Wściekliznę mogą przenosić inne zwierzęta, takie jak lisy. Wilki, nietoperze, a nawet świnki morskie, krowy czy króliki. Niemniej większość zgonów spowodowanych wścieklizną to efekt ugryzienia przez psa. Chyba pierwsze zwierzę na liście może obok skorpionów, które powszechnie kojarzą nam się z zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia. Węże powodują 100 tysięcy zgonów rocznie. Węże mogą zakończyć nasze życie na dwa podstawowe sposoby. Poprzez zmiażdżenie lub zatrucie jadem. Pierwszy scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Istnieją tylko dwa potwierdzone przypadki, kiedy to pyton zabił i zjadł człowieka. Znacznie częściej zgon następuje w wyniku wstrzyknięcia jadu. Węże potrafią kontrolować ilość trucizny aplikowanej podczas jednego ukąszenia, jednak zazwyczaj w gruczołach węża jest jej na tyle dużo, aby przeprowadzić kilka ataków. Przykładowo czarna mamba przechowuje ilość jadu, która mogłaby zabić 20 dorosłych osób. Ale to nic w porównaniu z najbardziej jadowitym wężem świata, jakim jest Tajpan pustynny. Jad. Jad, zawarty w jednym ukąszeniu, mógłby zabić 289 dorosłych osób lub milion myszy. Co roku na świecie dochodzi do około pół miliona morderstw. Ludzie są najbardziej zabójczym sakiem na świecie i prawie największym zagrożeniem dla nas samych. Sprawdza się zatem rzymskie powiedzenie Człowiek człowiekowi wilkiem. Przy okazji Wilki zabijają zaledwie 10 osób rocznie. W niektórych częściach świata morderstwa odpowiadają za większą liczbę zgonów ludzi przed pięćdziesiątką, niż jakakolwiek choroba czy zwierzę. W Hondurasie cztery razy bardziej prawdopodobne jest zabójstwo niż śmierć w wypadku samochodowym. Pierwsze miejsce w tym niechlubnym zestawieniu zajmują komary, które są dwa razy bardziej śmiercionośne niż ludzie. Co roku odpowiadają za około milion zgonów na całym świecie. Choroby przenoszone przez komary to m.in. malaria, denga i żółta febra. Pierwsza z tych chorób odpowiada za ponad połowę zgonów wywoływanych przez komary. Gdyby tego było mało, pasożyt przenoszony przez komary może powodować chorobę o nazwie słoniowacizna, na którą cierpi prawie 120 milionów osób. Jest to silny obrzęk kończyn, który utrudnia lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Obecnie ponad połowa ludzi świata Mieszka na obszarach zagrożonych chorobami przenoszonymi przez komary.